termoizolacja. Ten problem będzie się przewijał we wszystkich naszych programach. Nurkowie od dawna stosują skafandry odcinające ciało od bezpośredniego kontaktu z wodą. Chronią naturalną ciepłotę ciała. Taka odzież nie tylko zabezpiecza nurka przed zimnem, ale również przed zranieniem ciała, przed zadrapaniem, skaleczeniem. W Bałtyku płetwonurkowie zwykle przebywają w wodach w temperaturze od 4 do 25 stopni. W takich temperaturach trzeba niekiedy okrywać nie tylko ciało, ale też głowę, ręce i nogi. Przed pierwszym prawdziwym nurkowaniem wyjaśnimy budowę tych skafandrów, przedstawimy ich odmiany. Organizm człowieka przystosowany jest do życia w środowisku powietrza, natomiast w środowisku wodnym wszystkie przestrzenie powietrzne zaczynają odczuwać oddziaływanie środowiska wodnego pod zwiększonym ciśnieniem. I tak, oprócz dużej przestrzeni powietrznej, jaką są płuca, organizm nasz posiada również przestrzenie powietrzne w czaszce. To znaczy, w uchu środkowym znajduje się pewna ilość powietrza, która poprzez trąbkę słuchową łączy się z jamą nosowo-gardłową. Jest ucho środkowe oddzielone od ucha zewnętrznego błoną, zwaną błoną bębenkową lub bębenkiem. Nacisk wody na danej głębokości, wywierany poprzez ucho zewnętrzne, przez kanał słuchowy zewnętrzny na błonę bębenkową, powoduje zmianę ciśnienia w uchu środkowym. Aby wyrównać to, wdmuchujemy powietrze przez trąbkę słuchową do ucha środkowego, wykorzystując ciśnienie, jakie panuje w płucach. Ciśnienia te są zrównoważone. Ciśnienie zewnętrzne wody i ciśnienie w płucach. Maska oprócz osłony twarzy zasłania nam również nos, a to po to, żeby można było wyrównać ciśnienie w uchu środkowym przez wdmuchnięcie powietrza przy zaciśniętym nosie. Ściskamy nos i dmuchamy w niego, tym samym powietrze dostaje się przez wąską trąbkę słuchową do ucha środkowego i wyrównuje ciśnienie. Maska pływacka składa się z ramki obejmującej szybkę lub szybki, tworzywa przezroczystego silikonowego lub nieprzezroczystego z gumy lub silikonu. Zawiera przestrzeń na nos, żeby można było wyrównać ciśnienie w uchu środkowym. Pasek, który pozwala na zamocowanie maski na twarzy, z regulacją, z blokadą, żeby nam się maska nie zsuwała. Nie może być on za mocno dociśnięty na twarzy, ponieważ będzie uciskał. Wewnątrz maski jest taka zakładka, zwana jaskółczym ogonem, która powoduje lepsze dociskanie większą powierzchnią do twarzy. Przed ubraniem maski, aby uniknąć parowania, należy przetrzeć szybkę śliną. Jest to sposób prosty i pewny. Maskę ubieramy na twarz, dopasowując do kształtu twarzy, następnie zaciągamy pasek do tyłu, sprawdzając, czy leży poprawnie. Pasek maski powinien być naciągnięty, jednak nie za mocno, aby maska nie uciskała twarzy. Do regulacji służy zapięcie. Maskę przechowujemy w pudełku. Do oddychania przy pływaniu na powierzchni służy nam rurka pływacka. Używając rurki możemy oddychać swobodnie na powierzchni, nie bez konieczności wynurzania twarzy. Właściwy rozmiar rurki jest taki, aby do środka mógł wejść kciuk. Przy wyborze rurki musimy zwrócić uwagę oprócz średnicy na kilka innych czynników. Przede wszystkim na ustnik. Ustnik musi być wygodny. Niewygodny ustnik może przyczynić się do wielu kłopotów pod wodą. Na mocowanie rurki do maski. Maska musi być przed ubraniem zamocowana do rurki. Dobrze jest do rurki dowiązać sznurek, linkę, żeby przed ubraniem włożyć na szyję. Po co? Po to, że gdy wyjdziemy z wody, ucieszymy się, że wyszło nam piękne nurkowanie. Rękoma możemy zrzucić maskę do wody, ponieważ maskę mamy na czole.
zostanie ona wówczas na sznurku i nie będziemy musieli kupować nowej. Oprócz zwykłych rurek oddechowych, pływackich, zwanych chrapami lub pajkami, są stosowane również rurki skomplikowane, pozornie w budowie, z zaworkiem u dołu, przez który woda może być wyrzucona, jak również z zaworkiem u góry, który nie pozwala na panie wody do rurki. Są to jednak rurki do pływania po powierzchni, nie dają się do nurkowania. Do nurkowania rurka musi być odkryta z góry, może mieć zaworek u dołu, ale nie musi. Po co? Po to, żeby można było tą wodę jednym wydechem usunąć łatwo z rurki. Rurka musi być tak zamocowana, żeby gdy patrzymy w dół, stała pionowo w górę i pozwalała swobodnie oddychać, bez wynurzania twarzy. Płetwy dzielimy zasadniczo na dwie grupy. Płetwy tak zwane kaloszowe, gdzie pięta jest zakryta, i płetwy z piętą odkrytą, gdzie z tyłu zamiast kalosza jest regulowany pasek. Pierwszy typ płetw jest wygodny do pływania bez skafandra. Drugi typ, ponieważ możemy regulować, możemy sobie dopasować do wielkości buta neoprenowego. Płetwa rośnie z nurkiem. Wraz ze wzrostem musimy zmieniać płetwy, dopóki rośnie nam noga. Podobnie do każdego rodzaju pływania wykorzystujemy inny rodzaj płetwy. W związku z tym każdy nurek powinien mieć kolekcję płetw. Do szybkiego pływania dobre są płetwy długie i miękkie. Wówczas płynąc wytwarzamy jak gdyby falę stojącą, gdzie większy jest ciąg do przodu. Bardzo wygodne są zapięcia, paski na klipy. Przy zdejmowaniu i zakładaniu nie mamy problemu w wodzie. Gdy jesteśmy zmęczeni, jest to bardzo wygodne po zakończeniu nurkowania. Sprzęt ABC nazywany jest sprzętem podstawowym. Pływanie z takim wyposażeniem jest tylko wstępem do nurkowania swobodnego, ale umożliwia pierwsze zanurzenia. Nasi pływaccy przeprowadzili pierwsze próby na basenie. Wykorzystali praktycznie wszystkie maski, fajki i płetwy. Takie ćwiczenia służą indywidualnemu dopasowaniu sprzętu. Każdy musi sam dobrać wyposażenie zależnie od swych upodobań i potrzeb. Kiedy skompletujesz swój sprzęt ABC i zaczniesz pływać, pływaj powoli. Zacznij na płytkiej wodzie. Zanurz głowę. Pilnuj, by fajka znajdowała się nad powierzchnią. Nogami poruszaj tak, jakbyś płynął kraulem. Nie zginaj ich w kolanach. Unikaj zbędnego chlapania. Ręce wyprostuj wzdłuż ciała lub umieść na plecach. Przede wszystkim zachowuj się spokojnie. Oddychaj równomiernie przez fajkę i ćwicz dotąd, aż zapomnisz o tych radach i zaczniesz z zadowoleniem obserwować dno.